Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, Ema Ambuś na bieżąco, a razem z nami Chudy Wiewiór. Siemanko, siemanko. Wiewiór spadło. Co spadło? Z bica, z łapy. Nie, nie. Od ostatniej walki przecież jest więcej. Znaczy nie wiem, czy w łapie, nie? Ale na wadze, nie? Nie, śmieję się, tylko pokaż nam tutaj bica do kamery. Jak to wygląda? Ile jest? 30 ile? 38. Okej. Okay. Słuchaj, twój przeciwnik, już tutaj z nim rozmawiałem, jest mega naładowany na ciebie. Powiedział, że urwie ci głowę. Tak, podobnie chciał powiedzieć na ważeniu, po czym zaczął się śmiać. Słuchaj, ale tak sobie porozmawialiśmy szczerze z Amadeuszem tutaj i powiedział, że w ogóle nie macie prawdziwego konfliktu. No, to wszystko jest udawane, co? Trochę może. Znaczy, no nie jest to jakiś, wiesz, mega mocny konflikt, nie? Ale to co, no jakaś tam spinka jest, nie? Bo jednak tam te farmazony gada, nie? Słuchaj, ostatnie wyzwanie padło na afterze. Aż się boję, co się stanie na jutrzejszym afterze. Co ty chcesz, znowu wyzywać jakiegoś kolejnego zawodnika? Wiesz co, postaram się być ostrożny na jutrzejszym afterze i nie pić tak dużo jak ostatnio, bo kurczę, nie pamiętałem połowy imprezy, nie? Ale dobrze się trzymałeś. No, ale ważne jest dla mnie, żeby pamiętać jednak, co się działo, bo potem lepiej się... Co to za zabawa, że nie pamiętam, jak się bawiłem, nie? No jasne, że tak. Słuchaj, jaki plan na jutro? No, rozjebać mu łeb. Słuchajcie, i to są słowa, i to jest nastawienie zawodnika przed walką na 24 godziny przed pojedynkiem. Wiewiór, dalsze pojedynki tylko w MMA, co? No, tak. Chyba, że pojawi się jakaś bardzo fajna oferta, ale raczej będę dążył do tego, żeby tylko w MMA. Tu jest taki pan, za którym może też się kryć bardzo fajna oferta dla widzów Don Casio. A, Don Casio? Czy jeden pojedynek mieliście? No tak, tak. No. Chciałbyś pas króla? Chciałbym, no ale on chce tylko w boksie, nie? To dawaj w boksie ten. Kurczę. Jutro K1. Nie wiem, czy chciałbym zawalczyć w boksie, nie? To jednak nie jest moja płaszczyzna jeszcze z Kasiuszem, który jednak tak długo trenował, nie? To nie wiem, to najpierw na pewno chciałbym stoczyć kilka pojedynków w MMA, nie? Nie, no słuchaj, no śmieliśmy się w niedzielę, że miało nie być skrętówek, teraz nie ma parteru, teraz nie będzie... Było coś takiego, jak negocjowaliśmy przed walką, jakie rękawice mają być i tak dalej. I Amadeusz mówił, że on się może zgodzić na duże, jak ja się zgodzę na sam boks. Chciał zrezygnować. Nie, no wkręcasz już teraz chyba. Przysięgam ci, że on chciał boksu. Tak? Mówił, dawaj, zgódź się na boks, coś tam. Przysięgam ci. Słuchaj, to ja mam kolejny pomysł na pojedynek dla Wiewióra na dyńkę. Będziecie tylko się... Tak, dokładnie. Ale chyba to zmierza w tą stronę. Słuchaj, Wiewiór, to co? Dzięki wielkie. Zdrówka i to, co mówię każdemu, śpi dobrze, bo to jest najważniejsze na noc przed galą. Do jutra. Do jutra.